Poza nowymi tablicami na dworcach w Wodzisławiu i w Radlinie w zasadzie nic się nie zmieniło, no ale to tylko pozory. Zmieniły się nazwy poszczególnych przystanków na takie, które z rzeczywistością mają niewiele wspólnego. Okazuje się bowiem, że w dzielnicy Wodzisławia, która nazywa się Radlin II, znajduje się Radlin Śląski, którego przecież nie ma. Urzędnicy rozkładają ręce. To problem PKP, a z nami nikt nie konsultował nas. Szkoda, że w zamieszaniu i jak zawsze tracą podróżni. Oto Radlin Śląski, niby nic wielkiego. Zwyczajny dworzec kolejowy, jakich wiele w naszym kraju. Tory, a po obu stronach perony i nieczynny już punkt sprzedaży biletów. Problem widać dopiero wtedy, jeśli spojrzeć na nazwę. Po dłuższym zastanowieniu okazuje się, że takowa nie istnieje. Po raz pierwszy słyszałam kwestię nazewnictwa Radlin Śląski w momencie, kiedy dziennikarze zapytali się, czy napis na jednym z torowisk, czy przy torowiskach, to jest napis, który został przez nas stworzony, przez nas zrealizowany i czy przynajmniej miasto w jakiś sposób opiniowało tą nazwę. Ani miasto Wodzisław, ani miasto Radlin, ani nie opiniowało, ani nie wiedziało o poczynaniach PKP. Błąd znajduje się także w obszarze administracyjnym Radlina. Oto stacja obszary i rzeczywiście są to obszary. Lecz z nazwy wynika, że Radlin nagle stał się śląski. Przez lata ta stacja nazywała się Wodzisław Śląski Obszary. Od przeszło 15 lat jest to Radlin Obszary. I nigdy Radlin Śląskim. Radlinem Śląskim nigdy nie byliśmy, jesteśmy śląskim miastem, natomiast w nazwie nigdy tego nie podkreślaliśmy. Polskie linie kolejowe, które odpowiedzialne są za ustawienie błędnych tablic z prawem kwitują krótko, to nieszczęśliwa pomyłka. Choć można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście trudno było zauważyć, że nowe nazewnictwo nijak ma się do starego, może już lekko wyświechtanego, ale wciąż dobrze widocznego. Polskie linie kolejowe wymieniają na Śląsku i w całej Polsce dawne, wyeksploatowane tablice, często nieczytelne, na nowe. W wykazie nazw przystanków pojawiły się błędy. Te błędy zostaną wyeliminowane, tablice zostaną wymienione na tablice z właściwymi nazwami miejscowości. Problem wydaje się groteskowy i być może rzeczywiście taki jest dla pasażera, który zwykł wsiadać i wysiadać ze swojego pociągu na jednej i tej samej stacji każdego dnia. Dla urzędników jednak sprawa ta ma zupełnie inne znaczenie, bo różnica pomiędzy Radlinem a Radlinem Śląskim jest taka sama jak między Wodzisławiem, który leży w Świętokrzyskiem, a Wodzisławiem Śląskim, który leży tu, na Śląsku. Próbowałem dowiedzieć się, czy PKP zamierza zmienić to w najbliższym czasie. Tu pojawił się kolejny problem, dlatego że taka zmiana byłaby ewentualnie możliwa przy zmianie rozkładu. Kilka godzin po nagraniu tej wypowiedzi termin załatwienia sprawy uległ drastycznemu przyspieszeniu. Okazało się bowiem, że można to fatalne przeoczenie załatwić o wiele prędzej. Dzisiaj bądź jutro powinny być wymienione na tablice, które były poprzednio. W tym czasie na nowych zostanie wprowadzona korekta. Problemy mogą mieć osoby, które do Wodzisławia przez Radlin jadą pierwszy raz. Rozeznanie się w nazwach nie jest proste, bardziej przypomina kalambury. Z tym, że trzeba myśleć szybko, bo pociąg nie będzie czekał, aż wreszcie odgadniemy, co autor hasła miał na myśli. Stacja nazywa się Radlin. Znajduje się w obszarze administracyjnym Wodzisławia Śląskiego, choć w dzielnicy Radlin II. Znaki mówią zaś, że jesteśmy w Radlinie Śląskim i być tu człowieku mądrym. Nic dziwnego, że PKP tnie kursy, skoro nikt nie wie, gdzie jest i kiedy ma wysiąść. Dla raportu Artur Harendarczyk.